o teologii wam powiem, może pierwszy o filozofii, bardzo krótko. Studiowałem filozofię i byłem najlepszy. To był mój pierwszy sukces, że miałem same piątki. Nie dałem sobie wpisać krótki. Nie było to łatwe, ale dzięki temu zrobiłem sobie trening umysłu. Tam był... Filozofia to jest tak głupkowata nauka, a z drugiej strony tak inteligentnie te zdania pokręcone. Tam nie ma wiedzy. Nie ma. Ziarenka jakieś. Jest to obłęd, ale taki dający taki pozór mądrości. Filozofia mówi, że jest nauką samą dla siebie. To jest absurd. Uczą tego na uniwersytecie. Kiedyś byli mędrcy. Czym się różni mędrzec od filozofa? Wiecie? Tak. Praktyka. Mędrzec ma wiedzę, jak przekazać, jak żebyś lepiej żył. On ciebie uczy o ziołach, o tym, jak masz się zachować, czym jest seks, to, tamto. Uczy cię. W krótkim czasie możesz się dużo dowiedzieć. A filozofia to jest taki bełkot i prosty lud dobrze to nazwał, że jak ktoś mówi bzdury, a ten filozofuje. Tak pokrętne zdania, wyobraźcie sobie, na 1/3 stronę zdania. Czytam, dochodzę do środka, nie wiem już, co było z początku. Znowu czytam trochę za środek tego zdania, znowu nie pamiętam. Znowu trzeba podzielić. Obłęd. Jeżeli ktoś coś wie, mówi prostym językiem, także 5-letnie dziecko może zrozumieć. Oni po prostu ukrywają kłamstwa te swoje, ściemę. Za tym stoją oczywiście jacyś iluminaci. To nie jest tak, że to... To jest taki pozór, że filozofie stworzyli niby najinteligentniejsi. Uczysz się z tych książek, niby najmądrzejszych. Platon, Sokrates, Arystoteles. Dun Scott, Kant i tak dalej. Czytasz, bo chcesz znaleźć wiedzę. Możesz czytać to 1000 lat, możesz tylko od tego zgłupieć. Nie ma możliwości. To jest tak pisane, to są wirusy straszne. Najlepiej, żeby zrozumieć, czym jest filozofia, to jak się wie, jak to powstało. Na uniwersytecie tego nie wiedzą palanty ciemne. I biorą za to grubą kasę. To się wzięło z Grecji. Grecy to byli tacy dosyć inteligentni rybacy. Jak była sztormowa pogoda, to oni wpływali gdzieś tam do jakiegoś fiordu czy gdzieś i trzeba było się czymś zająć. Więc robili takie łamigłówki słowne. Trzeba było wymyślić jakąś coś niby prawdziwego, dać jakieś kłamstwo gdzieś, ale żeby to niby było logiczne. I teraz zadaniem innych było pokazać, w którym miejscu ten ktoś zrobił błąd. Przecież są na przykład dowody, że koło jest kwadratem. Sam to widziałem. Jak się na to patrzy, no niby wszystko w porządku, a on udowadnia, że koło jest kwadratem. Ale ty wiesz, że tak nie jest. Albo co strzała nie dochodzi do drzewa. Tak, Sofisie. To nie ma wartości, to jest po prostu zabieranie czasu. Ale dobrze, że przez to przeszedłem. To przynajmniej wiem co to jest. Drugą zabawę, jaką mieli, jak było za dużo czasu, to tam się siłowali, jakiś zapas, jakimś kamieniem, czyli trochę się poboksowali. I z tego się wzięła olimpiada. To jest stąd. I teraz tak. Zadaniem, najlepszym filozofem był ten, który wymyślił taką bajkę z takimi bzdurami, że nikt tego nie mógł ruszyć. Mi ten trening się bardzo przydał, bo tu jest dużo kłamstw. Ja sobie podćwiczyłem umysł, poza tym w życiu mnóstwo zadań z matematyki rozwiązywałem. To jest bardzo przydatne, żeby to rozwiązywać te zagadki. Tak, jeden filozof stworzył system. Potem przychodzi drugi, nie, on się tu pomylił, to dobrze, ale tu się pomylił, tworzył kolejny system. Potem przychodzi drugi, kolejny, nie, tu źle, ale tu dobrze. I tak szło. I tak do obecnych czasów, jakiś egzystencjalizm, w zasadzie to już nie wiadomo, czy ten włos pocięty na ileś części. Takie coś. Także to jest wzięte z takiej ludowej czy dziecinnej zabawy. Problem się zaczął, nie, że oni mieli takie łamigłówki, bo to był fajny trening, nie było co robić i oni się bawili w słówka, różne takie wiesz. Problem się zrobił, jak te głąby zaczęli to spisywać. I tak na poważnie. To się zrobił z tego problem, bo tak o trening, fajna rzecz sobie, wiesz, wymyślać jakieś tam łamigłóweczki. Sokrates to fikcja. Wiecie o tym? Takiego kogoś nie było. To ja akurat wiem, pisałem pracę. Jak ja napisałem pracę, bo my musieliśmy pisać takie referaty. Jak moi koledzy i koleżanki pisali referaty, to było tak. Przepisywali książki i to było nudne.
strasznie nudne, bo te książki były nudne. To było tak, ziewnięcie, spojrzenie na zegarek, spojrzenie w okno. Potem znowu ziewnięcie, spojrzenie na zegarek, kiedy on skończy i w okno. Ale jak ja się przygotowałem, nikt nie ziewał i nikt nie patrzył w okno. Co moment paraskali śmiechem. Prowadzący mało zawału nie dostał. Przyszedł do mnie i mówi: Panie Sanjaya, proszę tak nie mówić. A ja mówię: czy coś nie tak? Logicznie wszystko uzasadniłem. Tak, tak, ale tam pani profesor już wpadł w panikę. Bo ja udowodniłem, że nie było Sokratesa i jeszcze skopałem Platona. Bardzo mocno. Tak króciutko powiem, o co chodzi. O Sokratesie tylko tyle wiemy, co napisał Platon. Platon to taki zdrajca był, który miał fajne pisanie. Płacili mu i on tak pisał. Był po prostu, poza tym był faszystą. Państwo platońskie, żeby odbierać dzieci do jakichś tam, znacie to, kto się, tak? Żeby państwo wychowało dzieci, czyli on już zaczął to. Przedszkola takie, ale nawet tak, żeby dzieci nie znały rodziców. Poza tym on był gejem. Obżartuchem. Miał jeszcze wiele innych negatywnych cech. Bał się śmierci. Dlatego on stworzył przeciwstawne cechy w Sokratesie. Jak on był gejem, to Sokratesowi dał żonę. Tylko taką ksantypę, taką wredną żonę, ale on był taki, taką samą kontrolę miał. Ten się bał śmierci, to dał Sokratesa takiego, że wziął ten kielich z cykutą, choć mógł uciec i wypił. Ale Sokrates był legalistą, to znaczy jak państwo coś powiedziało, to on wykonywał. Także to jest po prostu programowanie. Ja taką tezę dałem, że Sokratesa nie było, bo są bardzo przeciwstawne cechy i nie jest to przypadek. On po prostu miał doła, że tak byle jak żył, więc sobie stworzył taki ideał. I to wszystko. A z kolei Arystoteles, ciężki umysł, tyle książek, tyle tego pomieszane z poplątaniem, najgorszy filozof. On stworzył coś takiego jak metafizyka, czyli udowadnianie pierwszej zasady, pierwszej przyczyny. Czemu o tym mówię? Bo na Arystotelesie opiera się teologia chrześcijańska. Wiecie, jaki to badziew? Ja uczyłem się tej teologii bardzo dobrze, bo to jest nauka wrogów, bo jak ktoś nie wie, o co chodzi, słyszy, ten studiował teologię, to jest nauka o niczym. Oparty nie na tym filozofie niemieckim Nietzsche. Teologia, metafizyka, pierwsza zasada. Czyli też takie rebusiki, że musiała być pierwsza zasada, bo jakby nie było pierwszej zasady, to by tego nie było, ale to w zasadzie nie ma żadnej wartości. Wyobraźcie sobie, taki dusz szkod, najbardziej pokręcony metafizyk, żeby dojść do istoty rzeczy, wychodził z przesłanek niekoniecznych, tylko możliwych. Co wy z tego rozumiecie? Nic. Mnóstwo takich wniosków, ja musiałem się to uczyć i moja psychika reagowała w ten sposób, czytam 15 minut, chce mi się żygać fizycznie. Będę dalej czytać, zemdleję, odkładam książkę, łapię oddech, bo ja chciałem mieć całą piątkę. Biorę czytanie, nie da rady. Następny dzień, tak żeby przełamać to. Chodziłem wokół ogródka, książka i tłukłem. Pierw przeczytałem, żeby zrozumieć, a potem żeby mieć piątkę. I to się przydaje, ponieważ ja przeszedłem trening. Właściwie prawie z wszystkich egzaminów byłem zwolniony, bo miałem piątki. Ale bali się mnie. Ja zadawałem czasami pytania. Także to jest New World Order filozofia. To nie jest filozofia. Filozofia to znaczy miłośnik mądrości, a miłośnikiem mądrości może być tylko mężczyzna. Dobrze. Tylko mężczyzna. To takie gadacze, puste gadanie i sami mówią, że to do niczego ma nie prowadzić. Tylko gadka dla gadki. Także to już mówiliśmy. W teologii nie ma nauki o teosie. To jest o Bogu. To jest pusta nauka. Mamy takie zdjęcie, Miłarku, co? Instytut Teologii. Pokazaliśmy to raz. I tam stoi ta opozycja kontrolowana. Kto tam stał? Socha? Zięba. Zięba. To widać. Instytut. Instytut Teologii. Darmo zjady, biorą tyle pieniędzy, żadnej nauki. Gdzie w chrześcijaństwie nie ma Boga. Wiecie o tym? Dlaczego? A co tam jest? Fikcja.
Nie, oprócz tej fikcji coś tam podpięte jest pod tą fikcją. Nie, to nie jest ateizm. Nie. Pan? Dogma. Jak? Dogma. Szatanizm. Tam jest Deus, tak. Ale dokładnie jest Deus. Lucyfer też jest nie takim słowem jak trzeba. Wiem o co chodzi, aż z tego Lucyfera schodzę, bo Lucyfer to jest niosący światło. Wiemy o co chodzi, ale to jest złe określenie. Deus jest dobrym. Wszystkie wyrazy na D to znaczy energia w dół, a us to znaczy końcówka łacińska. Więc to oni tak się podpisali. Słowo Bóg jest naszym słowiańskim i zarezerwowane do naszych słowiańskich bogów. Widzicie, jacy oszuści? Także to jest tyle kłamstw. Jedno, warstwa, druga, trzecia. Może jakieś pytanie? Jakieś pytanie? Dziś odpowiedź. Ja mam pytanie odnośnie słowa ra. Czyli tego... Wiem. Według mnie jest to sylaba negatywna. Ale na przykład mamy, właśnie też się nad tym zastanawiam, ale na przykład mamy ranek i poranek. I mamy ranę, słońca, mamy rabina. Rabunek. Rachunek. Nie ma książek odnośnie tych Ramadan, rabin. Więc zdecydowanie znacznie więcej. Jest ratusz. Jest ra i tuszowanie jakichś spraw. Moje początki z tymi wyrazami były bardzo trudne, ponieważ ja wiedziałem, że tam jest logika, ale nie wiedziałem o co chodzi. Zacząłem te wyrazy oglądać, a że miałem logiczny umysł, zaczynałem to logicznie układać. Zobaczyłem, że pewne sylaby są pozytywne, a pewne negatywne. Większość wyrazów jest negatywnych. Dlaczego? To są stworzone przez Watykan. Bo co? Bo Watykan jest stworzony. Koniecznie. Nie, żyjemy w negatywnej strefie. To jest prawda, ale w negatywnej strefie i musi być większa ilość słów negatywnych, bo jest negatywne życie. Zobaczcie, ile słów, synonimów jest na seks. Albo na narządy rodne kobiece. Ile? Mnóstwo. A takie rzeczy jak na przykład medytacja, czyli takie ćwiczenia różne, w zasadzie nie ma. Jedno słowo i to takie koszlawe. Po prostu nie ma zainteresowania. Gdyby dużo ludzi czymś takim się parało, to tych wyrazów byłoby więcej. Na przykład po hindusku miłość, bo to jest stara kultura, oni mają ileś określeń i miłości. I to wiadomo, że jak bhava, bhakti, to, prema, mają. I to się tyczy jakiejś kama, to jest do kobiety, są stopnie jakiejś miłości takie, do tych górnych bóstw. I oni to sobie ponazywali, bo oni tym żyją. Tutaj tego nie ma, więc nie ma słów. I tak samo jest dużo synonimów, żeby komuś zrobić krzywdę. Tak? Nie będę tutaj wulgarnych słów mówić. Albo żeby coś ukraść, albo żeby na kogoś naskarżyć. Jest tego. Większość sylab jest negatywnych. Jaka sylaba jest negatywna? D. Kto? D. D to jest w dół. Wszystko, co jest D, to jest z języka greckiego. Demonstracja. Demokracja. Dewastacja. Destrukcja. Jest. Ja po prostu patrzyłem, jak dana sylaba zachowuje się w życiu i na podstawie tego wyciągałem wnioski. A potem już było łatwo to ustalać. A słowo dzień? Jest dobre. To jest nasze słowiańskie. Ładny dzień. Dobry dzień. Nic tam negatywnego nie widzę. Język jest logiczny, chociaż jest pokręcony, ale to jest dowód na to, że dawno, dawno temu ten język układali mędrcy. Bardzo wysokiej półki, to widać po tych słowach. Nie da się wymyśleć języka. Są takie kubki, które mi się wydaje, że mogliby ułożyć język. Nie da rady. Język wyszedł z życia. Jest tysiące słów. Ale już przeczytałem, że angielski jest sztucznym językiem. Kto? Angielski to sztuczny język. Stworzony właśnie. Taki prymitywny. Właśnie prymitywny. Jaki? Prymitywny. Co czy kaci? Gadzi. Może gadzi. Dobrze, język angielski. Jak się Anglicy modlą? Oh my God! Dogada się modlą. Rozwijam temat. Tego nie ma na internecie. Chyba, że w moim filmie. Oh my God!
Tak, to jest gracz język. Język prymitywów, nie ma odmian. Liczba mnoga. Oni czy one u nas jest, u nich nie ma. Dlatego stamtąd przyszło gender. To jest język prymitywów. Z takich ciekawych rzeczy. Jak Anglicy witają się rano? Znacie język angielski? Co to znaczy na język polski? Nasz jest pierwotny, więc możemy sobie ich prześwietlić. Co to znaczy? Good morning. Good morning. Dobra śmierć. Albo, a z tą końcówką ming to znaczy dobre umieranie. Bo oni są nastawieni na niszczenie. Dobre umieranie? Dobre umieranie. A z Niemcami jest jeszcze gorzej. Good morgen. Good morning. Śmierć i gen. Zabijanie genu. Zabijanie genu, zabijanie genu. I tak się wita. A my się witamy. Dobry dzień. Dobry wieczór. Także nasz język jest szlachetny. Chociaż pomieszany, ale jest jeszcze numer jeden. Co tam jeszcze z tych Anglików z takiego ciekawego? Wiem. Proszę mi nie wchodzić na pliki. Panie Miłarze. Stopniowanie z języka angielskiego. Dobry, lepszy, najlepszy. Znacie angielski. No tak, the best. Bestia jest the best. The best. Best. To jest bestia. A bestia to wyszło z naszego języka. Best. To znaczy bez. Bestia. Bez ja. Oni są bez ja. Dlatego oni są tacy okrutni. Ktoś, kto ma ja, nie będzie okrutny. Dlatego te religie są tak stworzone, żeby zabijać ja. Tak jak na przykład przypuśćmy buddyzm i inni. Ja widziałem takiego jednego ezoteryka, który mówi, że od 10 lat już jest poza ja i coś tam nabijał. My się przecież kontaktujemy naszym ja. Nie ma możliwości pozbyć się ja. Możemy go tam stłumić czy coś. Nie ma możliwości. My jesteśmy tym ja. Mamy różne poziomy ja. To już jest inna rzecz. Niższe ja, wyższe ja. Jak tam z czasem? Dobrze, mamy spokojnie. Dobra, no, mamy czas. Całą noc. Całą noc. Potem jakieś tańce urodziny, żeby było wesele. Coś z angielskiego. Ale co? Kilka takich tych już wiadomo, kim oni są, że to gady. Rosyjski. Ładny język. Drugi to jest tak jak druh. Tak? Czyli druga osoba była przyjacielem. Albo pokój i świat. Te same słowa. Mir. To znaczy, że dla nich świat był pokojem. Tak można sobie wnioskować. Każdy język ma swoją inną logikę. Przecież tak, przecież mówili jednym językiem. Czytałem, że mówili jednym językiem, że białoruski obecny jest bardzo zbliżony do tego przedprzeróbką polskiego. Tak, potem to się pocięło, po tego się mieszali, diabeł łonem. No to metody tam mieszano, oni mieszali. Tak. No, wycięli część liter i tak dalej. Zobaczcie na język ten, na alfabet hebrajski. Przecież to są nasze runy, stare runy polskie. No, ładnie, tak. Te, takie, te. O, przepraszam, że wtrąc, ale właśnie tego składa tam, bo na archeologię zakazano to studiować. No, on właśnie o tym mówi, że te znaki są właśnie... W indyjskim jest bardzo dużo polskich znaków. Sanskryt, tak. Dużo wyrazów sanskryckich. A pan? Dom Pedro, karamba. Ale wróćcie się tak. Znaczy, nie było. Nie się tak. Karamba, nie. Szybki Wojciech, czekamy. Szybkiego Wojciecha. To chce jeszcze jabłko, jak poszedł z Chili. Ja chcę. Jeszcze jabłka. Bierzcie z tego wszyscy. Oto jabłka, które Szybki Wojciech dla nas przyniósł. Isis, Ra i Eliak Elohim. To jest wszystko tak poukładane. Tych zagadek, także ci, którzy oglądali te moje filmy o tych wyrazach, sami już zaczynają. Do odkrycia. Słucham?
od drugiej strony przeczytać, będzie evil, zło. Ale co evil? Po angielsku, life evil. Aha, life evil. Że życie to zło. Dużo jest takich. De will. De energia w dół i will jako wola, czyli nie ma woli. Chciałem bardzo podziękować, tak, bo muszę pamiętać, na ostatnim zjeździe, kiedy był pierwszy zjazd? Z półtora miesiąca, w listopadzie. To usiadłem tutaj koło ciebie i mi się odbiło kaszanką. I słuchajcie, to był ostatni posiłek mięsny, jaki ja przyjąłem. Dzięki temu, co się stało. Potem proszę? Co ci zrobił? Zażarował mnie. Pozytywnie. Ale nie, bo to chodzi o takie wewnętrzne zmiany, jak na przykład też koniec z alkoholem od stycznia. Schudłeś, nie piję. 8 kilo zwróciłem wagi. I tak nie, może być. W każdym razie chciałem ci za to podziękować przecież. Pytanie? Czy ja wszystkiego Wojciecha zaraziłem wegetarianizmem? Co? Czy ja zaraziłem... Co? Nie, ja miałem wpływ w tle. I to bezpośredni. Czy ja zaraziłem? Zaraża się kiłą, sypem. Zainspirowałem. Nie te słowo. Nie dajcie się nabrać, ja czasami wsadzam na miny. Ale jakby nie był gotowy, to by się nie chciał zmienić. Słucham? Jakby nie był gotowy, to by się nie chciał zmienić. Zawsze jest tak, że są dwie siły, wiesz? Ja i on. My i mnie. On musiał też chcieć zmian. Musiał! Bo wtedy, gdybym ja mówił, on by nie chciał, to byłaby tylko jedna siła. A tak to zadziałały dwie. Tutaj też nikt nikogo na siłę nie ciągnął, każdy chciał tutaj być, tak? Jak uczy się pojawia, inaczej. Jak ktoś jest gotowy. Tak mówię. Powiem wam jeszcze o tych związkach, skończę to co na tym pierwszym. Zacząłem o rodzinie, ale to nie tylko rodzinie, w ogóle wszelkie układy. Jeżeli jest zgodność, to nie jest, bo, tak, bo to jest tak, 1 plus 1 równa się 2, tak? To jest matematyka martwa. To jest martwa matematyka. On i ona mają dziecko, jeżeli jest płodny. I jest 1 plus 1 równa się 3, czasami więcej. Także nas uczą martwej matematyki, ona jest prawdziwa, ale martwa. I teraz jeżeli jest grupa ludzi naprawdę zgodnych, którzy się rozumieją i mają tą więź taką mocną, zrozumienie, to nad nimi powstaje taki duch. Czyli jeżeli jeden wartość ma za 1, drugi za 1, to wartość mogą mieć nawet i za 5. To rośnie. Tak, to jest ten egregor. Dlatego te ciemne siły dobrze wiedzą o tym, dlatego rozwalają wszelkie grupy. Ludzie zostali tak podzieleni, rodziny podzielone, nawet ten indywidualny człowiek też został podzielony. Bo żeby tworzyć grupę, jest pierwszy warunek. Sama wiedza teoretyczna nie wystarczy. Żebyś ty mógł stworzyć grupę wokół siebie, pierwszy warunek koniecznie jest jaki? Ty sam z siebie musisz tworzyć jedność. Trudna sprawa, to już jest wyższy stan świadomości. Jeżeli ty już jesteś na tyle skrystalizowany, możesz wokół siebie cokolwiek tworzyć. Jeżeli nie, to nic ci nie wyjdzie. Będą szarpanki, wiesz. Ja Miłarowi powiedziałem, bo na początku to wiadomo, przez tego świata to nie bardzo wiedział, o co chodzi. Byliśmy długo sami, tylko my, ja Miłar i reszta świata. A prowadziliśmy walki. Czasami coś tam mu na styki siadało. Ja mówiłem jemu, słuchaj, no tak trochę smutno było tak w dwójkę i cały świat, to trochę mało. Bo w tej chwili to nie narzekam na brak znajomych. I teraz mówię tak, bo ja już te prawa znam. Mówię, miła, jeżeli będą między nami jakie zgrzyty, to nic nie stworzymy. Nic, prawa życia nas nie puszczą dalej, bo to będzie wstyd. Ja dawno temu też próbowałem tworzyć grupy, kiepsko mi to szło i wstydziłem się. Bo zewnętrznie to wyglądało fajnie, a tam były zgrzyty, mi było wstyd. Ja już nigdy tego nie chciałem powtarzać, bo w takim razie to najpierw sobie strzelić w łeb. Ja nie chcę oszukiwać ludzi. W tej chwili między nami jest tak, jak jest przed kamerą. I jak już między nami zatrybiło, nie było żadnych zgrzytów, zaczęli się pojawiać kolejni. To jest taka krystalizacja. Idzie,
idzie, dzwonią, przyjeżdżają. Taka pomoc i to ludzie coraz to z wyższej półki. Także to jest bardzo ważna rzecz, dlatego ja to tyle czasu na to poświęciłem. Relacje trzymać i zostawić te rzeczy, które niszczą. Chwila przyjemności, bo jest. Seks jest bardzo przyjemny, ale tyle się cierpi. Nie tyle za tyle, nie. Tyle za tyle. To aż tak daje. Pytanko? Odpowiedź? Zaskocz się. Ciekawostki. Mówiłeś, że miałeś kontakt z czymś wyższym. Tylko mówiłeś, że za bardzo nie chcę zdradzić. No. Chcecie, żebym zdradził coś, tak? Zdrajcą jestem? Do kąta! Na pół godziny i ręce do góry. Wyjawić to jest kolejny błąd. Czy mógłbyś wyjawić? Zdradzają tylko zdrajcy. I mnóstwo jest tego, jeżeli dobrze te słowa znacie, to od razu widać, kto na jakim poziomie świadomości jest. Ja się bardzo dokładnie pilnuję, jakie słowa mówię, do kogo, z jaką intonacją. To jest wszystko bardzo ważne. Wyjawić. Ja, gdybym nie miał kontaktów z trzecim poziomem, ja bym sobie z tym wszystkim nie poradził, tego nie ogarnął. Bo ja reprezentuję siebie, ja nie reprezentuję ezoterykę polską, czy jakiś tam kościół, ja przebiłem się przez to i reprezentuję siebie, a to jest najtrudniejsze. Bo wtedy ataki idą na mnie. A tak jak on reprezentuje jakiś tam układ, to. Mam. Trzeci poziom nie jest to dobry wujek. Bardzo się zdziwiłem, jak wszedłem w kontakt z trzecim poziomem, bo byłem skażony mocno religią, bo każdy jest skażony. Ja myślałem, że nie, za rączkę wezmę, muszę przeprowadzać przez te pola minowe. Nikt mnie za rączkę nie wziął. A przez pole minowe musiałem iść sam. Ale dostałem kilka cennych podpowiedzi za odwagę i ochronę, żeby nie zostało zniszczone. Bo ileś tam bólu mogłem przyjąć, ale gdyby było więcej, to byłoby po mnie. Ktoś pilnował na tyle, żebym ogarnął temat. W tej chwili ja sobie żyję od paru lat. Jeszcze tak nie żyłem. Jak król wstaje. Dzwonię, pierw ćwiczę, muzyczka, ćwicz, teraz już koronowany, dzwonię do Miora, jak ten film, Mior mówi to, ile łapę w górę, ile w dół, ile tego, co dajemy, dobra, za 2 godziny, sobie ćwiczę. To jest obowiązek dla mnie, mieć sprawne ciało, a nie tylko gadać jeszcze, brzuch urośnie. Kur to ma być król. Dawniej królami byli, wiecie kto był kiedyś królem? Ci, co mieli najwyższą świadomość. Stąd powstała ta korona, bo to jest związane z siódmą czakrą. Kiedyś ludzie to widzieli. Dlatego korona, czakra korony. On miał już ją dymiłą. Chcesz coś powiedzieć? Tak, że korona była zamknięta. Jest zamknięta. No w sensie, tu. Ale tak, ale ja mówię o koronie, samej korony. Tak, tak, są. Tak, były i takie, tak. No, ale jest otwarta. Słucham? No, że otwarta jest zamknięta korona. Jest się lub nie jest się, może podległa. To jest zamknięte. Zamknięte. Dlatego z tamtych czasów pozostało najjaśniejszy panie. Bo on miał najlepszą aurę. I on nie miał 20 czy 100 czy 1000 bodyguardów, żeby go ktoś ubił. Takiego króla skrzywdzić było bardzo trudno. Poza tym, jeżeli on był dobrym królem, to kto go chciał krzywdzić? Kto go, jego lud go chronił w razie czego? Bo wiedzieli, że gdyby jemu się coś stało, to od razu bieda. I teraz tak, jeżeli jest grupa, i szefem grupy, bo musi być zawsze szef. Jak ja słyszę jakieś równości, czy coś, po prostu tego nie ma. Jeżeli szefem jest ktoś o niskiej świadomości, tak jak tu tworzone są grupy, to ta grupa cierpi. My mamy polityków, którzy są poniżej średniej, a są na wysokich stanowiskach, więc oni ludzi ciągną w otchłań. Jeżeli na czele grupy jest ktoś, kto ma wyższą świadomość, wszyscy mają korzyść. On nigdy nie użyje władzy przeciwko tym ludziom. I pomoże im ułożyć, zharmonizować. Jest takie państwo? Zaraz zaczynamy. Lepiej. Początki. Ja powiem pola do tego pomani, tam wszyscy chwalą sułtana. Bo sułtan wziął swoją świtę, objechał cały kraj dookoła i zapytał ludzi, czego potrzebują. No tam nie chcieli szkół, i tam jakichś ośrodków zdrowia, i tak dalej, no i to wszystko dało.
tylko chwalę. Jak tam dorasta młody człowiek, na przykład w wieku 3 lat, dostaje kawał ziemi na własność, może zrobić z tym, co chce. O, ziemia, ważna rzecz. No, dostaje ziemi gdzieś tam, że może to sprzedać, albo na sobie dom budować, albo coś tam. Szkoła jest za darmo, nawet na Harvardzie, jak chce studiować, wszystko sponsoruje państwo. Służba zdrowia jest za darmo. Jeszcze zależy jak. Nie, za nic nie płacą. Szczepienie? Nie, szczepienie. Się pytałem o szczepienie. Nic nie było na to. To jeszcze coś tam pozostało z takich pozytywnych rzeczy. Ale już się zadało z tymi innymi, to polecę, tak, żeby nie było przecież. Bo się okazało, że nie mam porządku. Pytanie, jakie zaraz byśmy zrobili przerwę i chyba byłaby ostatnia godzina. Nie wyganiają nas. Możemy jeszcze z godzinkę byśmy zrobili przerwę. Pytanie jakieś. Trzeci poziom, te istoty to są ludzie. To nie są jacyś aniołowie, bogowie, to są ludzie. Dla nas, na takim niskim poziomie, tak, to są jacyś bogowie czy ktoś, ale to są ludzie. Bardzo nie lubią, jak ktoś ich nazywa bogami. I gardzą słabymi. Takie są prawa życia. Szanuje się siłę. Teraz, żeby kobieta pokochała mężczyznę, musi się wykazać siłą na iluś płaszczyznach. Jeżeli się nie wykaże, nigdy go nie pokocha. Nigdy. Jego kasę tak, ale jego nie. Siłę. I taka kobieta, z kolei, żeby ją pokochać, też musi się wykazać tą żeńską siłą i godnością. Taką się pokocha. Także należy się szanować. Bo jeżeli ktoś się nie szanuje, to inni nie będą go szanować. Słucham. Jest. Jak była w chwili kultura poczęcia, był jakiś krótki temat o monogamii. Tak. Że była wcześniej. Była. Sportem. Jak na to można patrzeć teraz? Ja nie jestem przeciwnikiem wielożeństwa. Jeżeli dziewczynka jest wychowana od początku inaczej, wiesz, bo te się nie nadają, to z jedną właściwie nie da się wytrzymać, o resę dwie. Nie da rady. Dzień zaczynasz, jedna skarży na drugą. A weź jedną przytul, to zazdrów. Nie da rady. Andrzeja, słyszałeś o takim zjawisku jak telefonia? Tak. To ja krótko powiem. Krótko powiem. Dawniej był kult dziewictwa. Hymn pochodzi od słowa hymen, czyli błona dziewicza. Dziewczynki dawniej wiedziały, co to jest. Błona dziewicza to tak jak błona fotograficzna. Pierwszy kutasik robi zdjęcie. Kolejne kutasiki, już to zdjęcie jest blade, czyli najważniejszy jest ten pierwszy mężczyzna. Robi taki obraz swojego ducha i swojej krwi. I to jest właściwie już nie do wymazania w tym życiu. To też rozwala rodzinę. Bo jeżeli ona miała jednego faceta, dwóch czy trzech, to wystarczy jeden i potem jest mąż, ją tam zapładnia. To ona rodzi temu pierwszemu, bo tam jest zdjęcie, tam jest ten wzorzec i nawet fizycznie może być podobny do tego ojca niby, ale to nie jest ojciec. I to dziecko niby patrzy na tatę, ale nie czuje taty. A jak było 10, to 10 tam ojców i dziecko po prostu dostaje, nie ma tego magnetyzmu. Dlatego w dawniejszych czasach, jak zawierali małżeństwo, jak nie była dziewicą, nie było rozmowy. Co? Po co? Co była komórka? Znaczy to pan oczy też chwilę. Była komórka jakości, że... Tak? Nie, no tak. To już jest koniec. Dla godnego mężczyzny, godnego, tak różnie tak jak dla Miłara, który rozumie, jeżeli by chciał kiedykolwiek zakładać rodziny, ona by nie była dziewicą, ona jemu nie urodzi dziecka. Tylko temu jej pierwszemu. I po co w taki interes wejść? Te dziecko nigdy ciebie by nie pokochało, bo nie ma tego magnetyzmu. Dlatego te rodziny są takie porozwalane. Większość z nas nie czuje dobrze swoich rodziców. Ja również. Ja ich nazywam ziemskimi rodzicami. Bo nie było kultury poczęcia. My nawet nie wiemy, jakiej jakości by się rodziły te dzieci. To tylko sobie można wyobrazić. A, to po... wrócę jeszcze do Anastazji. Ona tam podaje rytuały. A to sobie mówią, ta, Burzyńska też. Ja chciałem Cię otworzyć na temat tego. Nie ufam temu, jak już jest, wiesz, tego, zerwana plomba, to tam plombę zakładać drugi raz. No wszystko tym. Burzyńska też od, ta, tantryczka. Też mówi, 8 godzin orgazmu, a wymarzę się pierwszy ten.
Jest okazja, musimy godzić. Najlepiej jakby nikt tam nic nie majstrował. No ja czytałem tam o tych czystości lodu, że w ogóle tak. Mężczyzna też musiał być czysty. Jeżeli taki młody chłopak ma seks z prostytutką, wszystkie najgorsze sypy idą. Często jest tak, że taki młody, niewinny chłopak dupnie sobie jakąś prostytutkę i mu się w głowie. Po prostu tyle diabłów w niego wchodzi. To nie jest do zabawy. A jeszcze mężczyźni swoim synom sponsorują takie rzeczy. A też mam takich głupów. Nie obrażałem z tych kawałków. Jeszcze raz. To co, byśmy urządzili przerwę i potem byśmy jechali, tak? Przygotować jakieś pytania, bo jeszcze będziemy mieć ostatni wykład. Różne, różne tematy. To co? Ja urządzam